Witam wszystkich fanów gier na kanale Strefa Imperium Gier. Dziś chciałem wam zaprezentować jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji tego roku, jaką jest No Man's Sky, stworzona przez studio Hello Games. Tytuł można zaklasyfikować do gatunku przygodowych, ponieważ głównym zadaniem gracza jest tutaj eksploracja terenu. A jest co zwiedzać, ponieważ autorzy przygotowali nam 18 trylionów różnych planet, po których przemieszczamy się statkiem kosmicznym. Tutaj jak widać zaczynamy grę na miejscu katastrofy, a naszym zadaniem jest prawdopodobnie ucieczka z tej planety. Co my tu mamy? Szczątki. Jak widać jest to jakaś kapsuła. Czyli mi wskazania Atlasa. Najwyraźniej dostałem właśnie jakąś misję. Początek gry jest dość enigmatyczny, ponieważ na dobrą sprawę nie wiemy co tutaj robić. No, mamy jakieś szczątki, mamy broń, uszkodzona maszyneria. Siła promienia, promień fazowy. No, tutaj znalazłem jakiś moduł do broni. Ekwipunek, proszę bardzo, tutaj mamy ekwipunek. Na razie tutaj niewiele w nim jest. Z tego co widać, to muszę tutaj ponaprawiać uszkodzony statek, żeby można było wyruszyć nim na kolejną planetę. Jak widać, każdy element pokazuje nam, jakich surowców potrzebujemy do naprawienia. Tutaj mamy ekwipunek statku, w którym znajdują się przedmioty potrzebne nam do jego funkcjonowania, a także surowce, które w późniejszym... Nie naprawię jeszcze statku, bo potrzebuję odpowiedniego surowca, który tutaj, jak widać, jest 10 minut drogi ode mnie. Plusem postaci jest to, że kombinezon, który nosi, ma silnik odrzutowy, więc jak widać znacznie przyspiesza to podróżowanie, a także pozwala dostać się wyżej położone rejony. Niestety minusem jest to, że technologia podtrzymywania życia wymaga ciągłego doładowywania energii, więc trzeba po drodze zbierać węgiel i uran. Który pozwoli nam przeżyć. Ciekawe są tutaj te drony strażników. Nie wiem do czego one służą i kto nimi kieruje. Jak już wcześniej pokazałem, można je zniszczyć. I nawet trzeba, bo widocznie jest to jednym z osiągnięć. Aha, właśnie spadłem za mocno. Ciągle słychać coś latającego wokół mnie. Energia się, jak widać, sama odnawia, więc nie trzeba tutaj szukać żadnych apteczek ani wytwarzać pożywienia.
Stąd dzieje się to wolno, ale... Ale to wygodne rozwiązanie. Aha, jest jakiś stwór. Chyba coś oswoiłem. Nakarmiłem go węglem. A to chyba jakiś drapieżnik ucieka. Co to jest? Też można go pokarmić? Tak. Trafiłem. Jakieś zwierzęta, można się mu przyjrzeć. Ale nic z nimi robić nie można. No nic, idę dalej po surowiec. Daleko trzeba iść. Jakiś kolejny surowiec. Przyznaję, że środowisko stworzone przez autorów jest bardzo interesujące. W tle gra ładna muzyczka. Krajobrazy są także całkiem ciekawe. No, w końcu jesteśmy na obcej planecie. No, platyna zbiera się, jak widać, w inny sposób. Prowadzili kolegów. Wcześniej walczyłem tylko z jednym dronem, ale to widocznie zaalarmowali więcej egzemplarzy. Jeszcze inne stwory. No, zdobyłem jakąś wiedzę, która pewnie przyda się w późniejszym etapie gry. Wciąż mam 6 minut drogi. Aha, znalazłem jakąś konstrukcję. Trzeba powyrzucać.
parę rzeczy. Niestety kombinezon jest już pełny. Można wyrzucić żelazo. Dziwna skała wisi. Może podstawa jest została zniszczona. Gdzieś blachę jeszcze potrzebuje i trochę cynku. Trzeba wrócić do statku i przenieść to wszystko z powrotem do ekwipunku. O, jest cynk. Muszę znowu wyrzucić. Potrzebowałem. Jest, dobra, teraz będzie można wrzucić wszystko do ekwipunku. I szykuje się znowu kilkuminutowy powrót. Znalazłem chyba bazar. Co tu można kupić? Aha, tutaj sprzedałem wyposażenie. Niestety nie mam na razie żadnej gotówki. Wróciłem już do statku, więc będzie można wytworzyć. Trzeba przenieść do statku. Do ekwipunku statku wszystkie przedmioty i teraz będzie można wytworzyć blachę. Jeszcze trochę blachy. Metalu w zasadzie. Продолжение следует...
Kurczę, jedną blachę potrzebuję. No, mam za mało żelaza. Udało mi się naprawić wreszcie silniki, ale teraz potrzebuję jeszcze paliwa. Zbierz tam 9, aha, czyli potrzebuję jeszcze jednego surowca. Jako paliwa. Tak jak widać, mogę zbudować kolejny element wyposażenia. Chip obejścia. Użytku, czyli tutaj być może uda mi się dostać do tej zamkniętej skrzyni. No, niestety nie. Udało mi się już naprawić statek i uzupełnić paliwo, więc teraz zacząłem kolejny kamień minowy podróży i będę mógł lecieć na inną planetę, ale na razie jeszcze tutaj można jeszcze pozwiedzać tę planetę, szczególnie, że mamy tutaj kilka elementów, które warto odwiedzić, tak jak monolit obcy, który może nam dostarczyć ciekawych informacji. Instrukcja zostawiona przez obcą rasę, którą warto zbadać. Teraz wybieramy się w podróż na inną planetę.
Jak widać, opuściłem planetę i lecę teraz na odkrywanie kolejnych. Ale to już... Jak widać, opuściłem planetę i lecę teraz w nieznane. A tak wygląda mapa galaktyki. Jak widać, lecę pomiędzy... Daje się chyba na tą planetę. Znaczy... Tryb eksploracji dowolnej. Galaktyka jest, widać, bardzo duża. Udaje się do innego układu gwiezdnego. Kosmos, jak widać, można eksplorować bardzo dowolnie. Ale nie jest on bynajmniej pusty. Tutaj mamy jakieś jeszcze konstrukcje. Prawdopodobnie jakieś statki. Szykuje się walka w kosmosie. Nie wygrałem swoją pierwszą potyczkę, a teraz chyba trzeba zebrać szczątki. Widzę, że są kolejni. Trzeba się stąd zmywać.
najwyraźniej zginęłem. Wiem się powyżej jakiejś innej planety, na której chyba mogę wylądować. Jak widać, pojawiłem się na kolejnej planecie, która jest bardzo podobna do poprzedniej, ale jednak nieco inna. Wszystkie planety tutaj są generowane losowo, więc autorzy zadbali o to, żeby nie zdarzyły się dwie takie same. Co oczywiście jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ dzięki temu tytuł nie będzie się tak szybko nudził. A to jak widać, przybyłem do jakiejś konstrukcji. Niewiadomego przeznaczenia. Zapewne zaraz się dowiem, o co tutaj chodzi. Odkryłem klawę. Świat tej gry jest tak obszerny, że ukończenie jej całej będzie zapewne niemożliwe. 18 trylionów planet to jest po prostu ponad siły przeciętnego człowieka, więc nie da się wszystkich odwiedzić. Ale przynajmniej będziemy mogli grać naprawdę długo i tytuł przyda się szczególnie na długie zimowe wieczory, kiedy nie będzie co robić. I będzie można sobie zwiedzać kosmos. Ale to już jest temat na kolejny odcinek. Dziękuję wszystkim za uwagę i jeśli gra się wam podobała, to możecie ją kupić pod linkami, które są zamieszczone pod filmem. Życzę wszystkim przyjemnej zabawy i zapraszam do kolejnego odcinka.